Cześć czołem, witam na kanale PWC Recykling. 30 maja, godzina 21, niestety szybciej się nie dało. Efekty, dlaczego szybciej się nie dało, to w poprzednim filmiku macie. Moi drodzy, ogólnie to miał być tylko żart z tym wyjazdem na PWC. No ale dobra, chcecie? Będzie. Czy przeżyję? Nie wiem. Ale ja robię dla was z Eweliną oczywiście, nie sam, peweksy. A wy musicie coś zrobić dla nas. Każdy z was, który głosował na tak, musi spać godziny dłużej, żeby się za nas wyspać. Lecimy, zobaczymy, czy będzie szczęście dopisywało, czy nie. No i dobra, pierwszy zamknięty. Tutaj nic dla mnie. Za daleko. No. Dobra, do przeżycia. No, samochód ktoś naprawiał? Takie koszyki. Ja chyba wiem, co to jest. Tylko jak to działa? Dobra, zabieramy. Nieważne, że to aluminium i coś tam jeszcze. Dobra, ja się trochę zaciąłem. Już dostałem z łokcia. To jest to coś do odtwarzania filmów, tylko nie wiem, czy slajdów, czy czegoś. Chowam i wiem, co z tym zrobić. No i dobra, powiem tak, 3 peweksy, 7 puszek. Ale czego się innego spodziewać, jeżeli wczoraj były robione tutaj wywózki. Tak, dobrze widzicie. Idę, bo widziałem z daleka. Takie fajne to. Co tu się jeszcze kryje? Puszeczka, dobra. Nawet trochę waży. Lampa. I puszeczka. Że to też tak daleko musiało stać? Gdzie jest kabel? Aha, kabel jest tutaj, dobra. O, zobaczcie. Taka lampa. Takim tutaj tym. Kurczę. Dobra, delikatnie może się do przyczepy przyda. Nie? A jak nie, to na złom zawsze. Dobra, ale na razie, żeby nie zepsuć, niech sobie tutaj delikatnie leży. O. Puszka do puszek i jedziemy dalej. Słuchajcie, kurczę, robimy tu wjazd, nie? Normalnie powiem wam, aż mnie zamurowało.
Słuchajcie, takie kurde chodaki znalazłem. Nie wiem, czy założyć teraz, czy poczekać na później. No patrzcie, normalnie pierwsza liga, nie? W takich złotych papuciach, jakby jadę tutaj na PVC. Szpelówki. To mi normalnie chyba zaczną te, jak to się nazywa, wrony, chleb rzucać. Ale to nic, dobra. Chodaki chodakami, to jest love. A, dobra, nie interesuje mnie to. Tutaj właśnie, tutaj coś widziałem. O, będzie kabelkowo. O, i będzie routerowo. Dobra, o, fajnie. Fajnie. O, opaski. Ale pokaż, widzą, bo ty nagrywasz. A ja nie wiem, gdzie ja nagrywam. Nie widzę. Będą opaski, te ja sobie zatrzymam, one się przydadzą. Żeby zająć miejsce na półce, nie? To miejsce tam, gdzie są, przyda się. Kabelki. Router jeden, router drugi. Nie wiem, jakiś helikopter wezmę do sprawdzenia. O, tu będzie więcej. Dobra, idę po worek. Teraz możemy iść spać. Dobranoc. Słuchajcie, ja tutaj już tworzę, buduję. Ale może ktoś z Was mi podpowie, gdzie do tego dostać żyłkę. Aha, to w tą stronę działa. Dobra, nie wiem, ja to sobie w domu sprawdzę. To nie ma żyłki. To się tu wkręca. Ale petarda. Taka podkaszereczka fajna. Wiecie co? Ja to jutro sprawdzę. Jeszcze jak się okaże, że to jest na akumulatorek, no to będę kwiczał. Jest jeszcze nóż metalowy. To będę kwiczał ze śmiechu. Dobra, to idzie w całości. Moc. Ty, ja ci powiem, ja będę kwiczał ze śmiechu, nie? Jak to odpalę jutro. Były sobie ładne kryształki. Jak wiecie, też nie tylko zaglądamy tam, gdzie można znaleźć złom, ale też zaglądam, o właśnie dlatego, do pojemników ze szkłem. Ale tutaj się trafiło, zobaczcie, takie ładne ale kryształy. Szkoda, że ktoś tak brutalnie to wyrzucił. Udało się tylko to uratować. Ha, jeżeli to pójdzie w ogóle rozdzielić. No, udało się. I taka pieprzniczka, solniczka, czy jak to nazwać? Fajne. Oczywiście Ewelina tu zaglądała, ja dopiero tutaj doszedłem. Ja znalazłem złom, ona znalazła kryształy. No i dobra. Ja się z takimi rzeczami w całości nie bawię, biorę tylko to, co na wierzchu. Czyli robimy. Ciach. I zawijamy kabelek, a reszta zostaje cała. No teraz robimy szybki przegląd. Tutaj nic. Dobra. Jest jedna tuszeczka. O, jest jakiś kabelek. Dobra. A jak jest kabelek, to musi być urządzenie
które było do niego podłączone. Nie widzę. O, będzie trochę puszek. A zaraz się puszkami zajmę. Tutaj nic, dobra. Jeszcze urządzenie, które było podłączone do tego kabelka i będzie cacy. No dobra, zobaczę. Jak znajdę, to wam pokażę. Słuchajcie, drodzy widzowie, ogromna prośba do was. Ja rozumiem, że ktoś jest chory na coś. Ale czy to, tego mać, powinno się tu znaleźć? Czy ten tępy baniol, co to tu wrzucił, bo inaczej nie mogę nazwać tej osoby, nie wie, że to wszystko jest jeszcze sortowane przez ludzi ręcznie. No nie, ja tam ręki nie będę w to wkładał. Zapewne Marcin może potwierdzić, że to jest... No w ogólnie tu jest niesort, tak? W tym pojemniku. To idzie na taśmę. Na tej taśmie pracują ludzie. Niby jest to zabezpieczone, ale... Sorry. Tam była otwarta. No, tam była otwarta, ja tego nawet nie zauważyłem. No, sorry, winetu. Trochę miejcie szacunku też dla osób, które pracują na linii i to gówno, to bagno całe przebierają ręcznie. Słuchajcie, rzadko się zatrzymuję, aby nagrywać filmy o motoryzacji. Za darmo. Tak, dobrze widzicie, Multipla, tanio w Biedronce, w Lidlu za darmo, haha. Audi Cat? U mnie tego nie ma. Trafiłem na nie tego bezdomnego. I oczywiście co? Parapet. No powiem wam, ktoś ma naprawdę fantazję, nie? No nie, no tutaj to pojechali, Gladiator, nie? Kolego, szacun za tą furę, nie? Moc, moc. No tutaj w tej chwili dużo nie widać. W tamtych woreczkach mogą być ciekawe rzeczy. Sprawdzę na warsztacie. Nagrywam specjalnie, żebym wiedział, który to jest worek niebieski. Do tego tutaj jakiś złomik. Ale... taki kranik wylewki, następny kranik z zaworki głowiczki w takim niepozornym woreczku i to wszystko razem wrzucone do jeszcze jednego woreczka, także szczęście dopisało, już jest dobrze. Było to w takim miejscu, gdzie Ewelina tam nie chodzi, bo tam lubią chodzić dziki. Chociaż słyszałem, że ostatnio dziki poszły na plażę. Ile w tym prawdy? Zobaczymy. Jeszcze parę godzin przed nami. Dobra, nie wiem, czy coś będzie, czy nie. Bo dopiero podjechałem. Dobra. Stąd będzie tylko kabelek. A tu widzę też jakieś kabelki. Dobra, tam trzeba będzie się dokopać. Zobaczymy, co tam jeszcze się będzie kryło dalej. A ten stolik aluminiowy to zabiorę. Coś jeszcze ciekawego? Nie widzę. Nie, nie widzę nic więcej.
Także tu zrobili wystawkę taką na bogato. Opony cięte, czyli felgi ktoś sobie odzyskiwał. No dobra, nie się biorę tam do wykopania tego, co tam jest. Zobaczę, co tam będzie. Dobra, biorę się do dzieła. Takie coś. Nie wiem. A tu będzie kawałek silnika. To zawijam na pewno. Dobra, nie wiem, czy już wspominałem o tym, ale uwielbiam puszki i dezodoranty. Wszystko idzie przerobić. Także za dużo ciekawostek nie ma, więc będziecie musieli znosić to moje poszukiwanie puszek. Sami chcieliście. O, jakieś amortyzatorki się nawet trafiły. Tego nie było w planach. Puszeczki. Ewelina cały czas głową kręci prawo, lewo, góra, dół. Aha, spódnicy nie ma, czyli pod spodnie jeszcze zobacz, czy dzików nie ma. Ale zrobiła minę, jakby jej kanapkę śmignął. Masz, będziesz miała się czym bronić. Dobra, nie, ja ci nie dam, bo ty mi zaraz przywalisz. Słuchajcie, latarnia morska, czy tam radary morskie, tak mi chodzą jak jej głowa w tej chwili. Nie wiem, czy ona wie, co ona nagrywa. Co się? A ja dalej kopię. Dobra, zaglądamy do następnego. To zobaczymy. Znowu kabel dobo. Jakieś takie dziwne kabelki. Pompki plastikowe. Kurczę, ale działają. Do piłek. Muszę chyba wziąć na półkę do przydasia. Ale tu z kabelkami to ktoś sobie nie żałował. Fajnie, fajnie. Kolejny telefon dzisiaj. Kasiorki nie ma, to mogę oddać. Ale to kabelkowo dzisiaj. Dobra, idziemy zobaczyć, co się tu kryje. Ciekawe. A, dobra. Ale tutaj nasi byli, garnuszek zostawili. Garnuszek zabierzemy. Stare okna. Wiem, nowe. Ale wezmę.
No i co kryje w środku? Haha, zamknięty. No dobra, idziemy dalej. Dobra, to ja zawinę. Tam troszkę też, ale to jest sobie jeszcze, ale nie będę mówił coś ścisnąć. Kolejny telefon dzisiaj. Nie ja wiedział, którym guzikiem go się włączy. Dobra. Nie będę się nad nim ruszczulał. To jest zapakowane. Kobiet. Dobra. Czytamy złom. Ooo. Wiśniówka. Nie, sorry, jagodzianka. To co? Po jednej mi na drogę? Sorry, ja nie z tych. Co to jest? Pasta, kubek dynamitu, mała eksplozja, morda do kitu. Ale... jest kabelek. O, zabijam to. No pewnie. Słuchajcie, nie wszystko jest nagrane oczywiście. Bo Pebex ma szajbę, sam za sobą nie nadążam, tym bardziej mój kamerzysta za mną nie nadąża, ale tak, znalazłem prawdopodobnie funfelnówka, nieśmigany telefon w kartoniku, bateria obok, ładowarka, wszystko pięknie cacy. No nie jest to może najnowszej generacji, tutaj chyba koledzy byli, bo widziałem rozrzuconą żywność, w sensie dziki. Co tu ja mówiłem? A, funfelnówka nieśmigany, kartonik, srutututu, pęczek drutu. Wiecie co, ja wam nagram shorta, pokażę wam w shorcie, jaki telefonik znalazłem. Przy okazji byłem w miejscu, gdzie Ewelina nie pójdzie, bo tam na 90% mogą być dziki. Był big bag budowlany, trochę kabelków, ładna miliberka będzie, wyciągnąłem. Także dzieje się, no zapowiadało się źle, a będzie chyba z fanfarami zakończone. Także zdrówko, żeby nie było, to jest bezalkoholowe. Monster.
Jak widzicie, słoneczko zaczyna wschodzić. Czyli co? Bawek się szaleje, to na grubo. Jak zwykle. Coś tu szeleści. A to myszaki sobie krasują. Tam za kontenerkiem. Za duże jak na mysz. Język. Tak, Jerzyk tam jest. Widzicie jego oczy? Czekajcie. No, tam jest Jerzyk. W tamtej reklamówce. O, tam. To nie będę mu przeszkadzał. Dobra, bo to miało być zakończenie. No ale Jerzyk, fajny, nie? No, czyli tak, świt. No i co my tu mamy? Puszki. No i złom, który widzieliście. Oczywiście w tych workach też tam jest jeszcze jakiś drobny złom. Aha, tu będzie ten silnik. Drobny złom i oczywiście mosiądz. Jakieś garnuszki się też trafiły, ale to było w miejscach, gdzie mówię, no Ewelina tam niechętnie wychodzi. Tam mieliśmy przygody z dzikami. No, w tej chwili dziki chyba na plaży. Dobra, moi drodzy, ja spadam do domu odpoczywać. Jeszcze trzeba to rozpakować. No i jak się wyśpię, to wtedy zobaczę jeszcze, co tutaj jest, bo szczerze to wam powiem, ja już sam nie kojarzę, co tam pakowałem w te wory. No ale jak widać, na pusto nie wracam. Wczoraj były w wózki, nie wróć to poniedziałek, czyli przedwczoraj, bo dzisiaj już mamy środę. Przedwczoraj były wywózki, no temperatura była dosyć wysoka we wtorek, ale z racji tego, że świeżo nawrzucane, to jeszcze było w miarę znośnie. Także co, moi drodzy, trochę tam nazbierałem. Do tego doszły jeszcze te ciekawe fanty, jak ta podkaszarka mała. To coś do czegoś, z czymś tam do wyświetlania. No i ogólnie... A, kabelki jeszcze są. Czyli będzie na pewno na plus. Dobra, lecimy do domu odpoczywać. Dla wszystkich dużo złomu i wysokich cen. Pozdrawiam. Sen godziny dłużej. I pamiętajcie właśnie, macie się za nas wyspać.